Tytuł kursu: Roboty tynkarskie. Moduł: Rodzaje tynków. Temat: Wykonywanie tynków zwykłych. Witajcie! Dziś opowiem Wam o sposobach wykonywania tynków. Wcześniej jednak chciałbym wspomnieć, że najpopularniejszym rodzajem tynków na naszym rynku są tynki gipsowe. Cechują się one bardzo dobrą gładkością i wysoką jakością. Powierzchnie wykonane przy użyciu tynku gipsowego można wykończyć w dowolnej technologii. Warto zaznaczyć również, iż tynki gipsowe posiadają dobre parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej oraz odporności ogniowej. Inaczej natomiast jest w przypadku tynków cementowo-wapiennych. Wymagają one dodatkowego szpachlowania całej powierzchni, aby uzyskać pożądaną gładkość. Jak już wiecie, rozróżniamy wiele rodzajów tynków oraz wiele sposobów ich nakładania. Dziś opowiem Wam o ręcznym wykonywaniu tynków. W celu przypomnienia i utrwalenia przypominam, że do najważniejszych warstw tynku zaliczamy obrzutkę, narzut i gładź. Obrzutka jest to pierwsza warstwa tynku stanowiąca bardzo rzadką zaprawę, którą narzuca się bezpośrednio na podłoże. Grubość obrzutki wynosi od 4 do 6 mm. Warstwa ta ma zapewnić połączenie reszty tynku z podłożem i dlatego powinna być bardzo silnie z nim związana. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą nanosi się drugą warstwę tynku, czyli narzut. Jest to bardzo ważna czynność, która jest dość pracochłonna i wymagająca dużej wprawy. Grubość narzutu wynosi od 15 do 20 mm. Narzut można nanosić kielnią ze skrzyni, kielnią z deski, czerpakiem lub pacą. Bez względu na wybrany sposób nanoszenia narzutu, zawsze występuje znaczny odpad zaprawy od ściany. Przyjmuje się, że przy wykonywaniu narzutu na ścianach odpada około 30-35% zaprawy, podczas narzutu na sufit natomiast od 40 do 45% zaprawy. Odpadniętą zaprawę zbiera się, miesza ponownie w skrzyni i wykorzystuje się w dalszym procesie tynkowania. Po wyrównaniu narzutu można przystąpić do wykonywania gładzi, którą sporządza się z również rzadkiej, ale bardziej tłustej zaprawy wykonanej z piasku przesianego przez sito. Aby gładź dobrze związała się z narzutem, należy go przed narzuceniem gładzi dobrze zmoczyć. Kielnią narzuca się warstwę gładzi o grubości od 1 do 3 mm, następnie wyrównuje się pacą i po wstępnym stężeniu zaciera pacą. W zależności od wymaganego efektu końcowego, naciąganie gładzi na ścianę odbywa się pacą metalową nawet kilkakrotnie. Ostatnim etapem jest szlifowanie powierzchni po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.